Że dowiemy się o Bremen, Polonii, Adze, oficer, który wyszedł ze transportera, nie miał dobrych wiadomości. Nie, ale fajnie. Alarm! Przesuwały się jednostki Jania. Lub, która powstała, wyszła trzecia armia amerykańska. Jestem zawodem posła, który pozostała. Pokój. Trzymać i na dystans. Wytrzymać. Nie oddać przypadkowego strzału, który spowoduje, że mały samochód gniazdu alianckiego padnie na dalej. Należy podpuścić możliwie najbliżej. Po to, by jednym strzałem, jedną serią żołnierzy, tak by nie byli w stanie podać precyzyjnych koordynatów na artylerii. Za wielką blachą samochodu Willi obserwował wszystko, obserwował pozycje niemieckie, usiłując ostatnim sił, mimo odniesionej rany, przekazać koordynaty dla artylerii, by ta zamaskiła sprawę, by nie trzeba było wysyłać Polaków, by mogli wrócić do domu. Podany namiar godna i podana pozycja. Jeszcze celny. Nie wspinamy pociski. Pomrały na granicy utraty przytomności. Nie był w stanie podać dokładnych namiarów. W tym samym czasie na pozycji niemieckiej usiłowali przenieść na dalsze pozycje tych Markus Leiber oczekiwał od swych żołnierzy, że zrobią to, do czego zostali wyszkoleni. Wezwana pomoc medyczna, wezwany samochód sanitarny miał odwieźć ich na tyły. Tutaj byli mu do niczego nie potrzebni. Nie chciał zajmować się nimi, nie byli w stanie nosić broń, nie byli w stanie ostrzelać na ciele grupy dziewczyn. Zdało ich ewakuować za te linie po to, by z jednej strony uratować im życie, z drugiej strony po to, by nie sprawiali problemu. Markus Leiber nie wiedział, z jakim przeciwnikiem przyjdzie mu walczyć. Był przyzwyczajony do ciężkich walk na froncie wschodnim. Dla nich, dla żołnierzy SS, który był oficerem, sowieci byli wrogiem nieprzyjemnym, twardym, morderczo skutecznym. Amerykanie i Brytyjczycy byli przeciwnikiem, który właściwie ich zaciwiał. Thank you.
Wielkimi oklaskami.
że słowa przebrzmią, będziemy mogli pójść do domu z świadomością miłości, co się dzieje, ale zanim to będziemy mogli wejść jeszcze na wolę rekonstrukcji, po to by po to by móc zabrać tą pamiątki, nie tylko w pamięci, umyśle, ale jeszcze. Kilka łusek na pewno się znajdzie. Po mej lewej stronie, przy SBKSD, bohaterowie główni dzisiejszej imprezy. Żołnierze pierwszej dywizji pancernej generała Stanisława Marcia. Ala! Żołnierze armii niemieckiej, drodzy Państwo, możemy nie zgadzać się z historią, możemy ją komentować w różny sposób, ale panowie, wielkie dzięki, wielki wam szacunek za to, jak znakomicie przenieśli się w czasy II wojny światowej. I ty, drogi Marku, ty, który przygotowałeś ten scenariusz, proszę Państwa, Marek Łukasik, człowiek, który dla Państwa wyszperał kilka punktów wielkiej historii II wojny światowej. Maszeruję przed Państwem, drodzy Państwo, oklaski do Marka, oklaski do jego chłopaków. Leszku i twoja komando, jak zwykle wielka klasa. Panowie z Morza, Prusy, Allenstein.